dziewczyny, ale miał przeszłość, nie mógł się przekonać. Poszedł sam na tą bibę, chociaż do klubu chodzi raz na 100 lat. Ona od razu zobaczył ją, jak tańczy z jakimś rysiem. Typ miał rurki Nike, czapeczkę firmy Mitchell. Mama zwróciła uwagę, że gapi się na nią jakiś typek. Kochać też zauważył i od razu rzucił w niego disem. Powiedział: wypierdalaj do mamy, no bo za chwilę się z tobą rozliczę. Możesz mi mówić tu raz, bo na jeden telefon przywołuje ekipę. A czego ty chcesz ode mnie? Odpowiedział Arek i dostał w gębę. Oddał jeszcze mocniej, to nie było chrześcijańskie miłosierdzie. Ochrona się rzuciła na nich, wy chyba jesteście pojebani. Ostatni raz was tu widzimy, a teraz wynocha stąd chamy. Typ w czapeczce już nie był takim cwaniakiem jak w środku. I pod latarnią było widać lepiej, że bardziej dostał w japę tam w środku. Tu raz skoczył do taksówki, ej, gdzie ty masz tych swoich kumpli? Arek znowu spojrzał na nią, nie wierzył, że kolo tak łatwo odpuścił. Podszedł bliżej i bliżej, jakby był z budki suflera. Ale nie potrzebował podpowiedzi, żeby zaprosić ją na kebab. Spodobali się sobie, wyszli potem na mały spacer. Nie było może to mądre, ale nie mogło skończyć się inaczej. Skończyło się w mieszkaniu, które wynajmowała z koleżankami. Chciała coś zaproponować do picia, ale on nie chciał herbaty i kawy. Położyli się razem, w ten weekend nie było koleżanek. Wszystko w środku płonęło, wiesz co, otaczało się żarem. Trwało to dosyć długo, potem obudzili się nad ranem. To pierwsze spotkanie, Arek pomyślał, czy to będzie długotrwałe. On pracował w Orange, ona robiła stosunki międzynarodowe. A po godzinach lubiła stosunki, po których musiały te plecy boleć. Zadrapane plecy boli, miała pazury jak Catwoman. Catwoman, 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 Catwoman. Ouch, Catwoman. Nie zobaczyli się już długo po tym, aż miała problemy z kartą SIM. Była akurat w markecie, nie wiedziała, że Arek w pracy tam wciąż był. Cześć, a to ci zaskoczenia, teraz mam twój numer i zadzwonię na pewno. Ona powiedziała: możesz zadzwonić, jest mi wszystko jedno. Spotkali się ponownie, ale u niego wtedy już mieszkał sam. Wpadła do niego, podbił na przystanek, wtedy też tam spadł. Działy się sceny, przy których przed 20 kamera schodzi w dół. Nie było lekko, szło krzesło i podłogi, stoły w ruch. Jest noc, ona wychodzi, zabiera ze sobą działający telefon. On się budzi bez niej, myśli, czemu się teraz wszyscy tak spieszą. Co? Się chłopak zdziwił. To była zła dziewczyna, za tydzień z innym ją widział. Nie chciał powtarzać historii, wyszedł od razu bez piwa. Złe dziewczynki robią sobie czasami przerwę na dobrego zioma. Złe dziewczynki, po co do nich idziesz, kiedy wiesz, że czasu szkoda. To była zła dziewczyna, za tydzień z innym ją widział. Nie chciał powtarzać historii, wyszedł od razu bez piwa. Złe dziewczynki robią sobie czasami przerwę na dobrego zioma. Złe dziewczynki, po co do nich idziesz, kiedy wiesz, że czasu szkoda. Dobrze wiesz, dobrze wiesz.